Kolejny odcinek naszych zmagań z GTA Online znajdziesz na kanale Kalucha, także subskrybuj go już teraz. Tak, przygotowuję się do największego skoku w moim życiu. Mamucia, skocznia, Los Santos. Stoi przede mną otworem. Jakiś typ usiadł mi tutaj na masce, ale nie przeszkadza mi to w wykonaniu najlepszego skoku. Zaczynajmy. Adam Małysz, Hannu Lepisto, Adam tak Małysz, spokojniej. W jest w formie, trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Cudownie, najlepszy skok, Adam Makryzi. Pozdrawiam serdecznie, dzień dobry, witamy w GTA 5 Online. Razem ze mną jest Kali ABG. Dzień dobry, witam serdecznie. I dzisiaj po raz kolejny gramy sobie jakieś fajne mapki. Miejmy nadzieję, że wam się spodobają. Dzisiaj będzie grubo, bo mamy fajne wyścigi motorowe, ale zobaczymy też... Aha, zaczyna się, okej. Zaczyna się. Nie do końca, zaraz. Wow, ale speeda dostałem. Fajne wyścigi jakim motorowe. Jakim cudem, tak. Wyścigi motorowe, także co, zapraszamy do oglądania. Ja już tu nic nie mówię, że coś grałem, bo znowu Kacper przemontuje i... Bardzo dobrze zrobił. Okej, moi drodzy, jesteśmy... linia śmierci. Tryb pewnie części z was na pewno dobrze znany. My tutaj z Nimperem jedziemy pierwszy raz, także no zobaczymy. Ja pierniczę, tron 150%. Tak, mega to jest futurystyczne, fajne. Zobaczmy teraz tylko jak duża jest ta arena. Likwiduj innych graczy swoją linią, dobra. Ja nie widzę swojej linii, chyba jeszcze... Okej, zaczęło się, porzo. I masz też takie... Wow! A w jaki sposób to działa teraz? Bo teraz musisz po prostu jakoś zajeżdżać mi drogę, żebym po prostu... No, to wiem. Chodzi mi o to, że trochę ci zajechałem, a ciekawe jest to... Właśnie, okej, czyli wybuchłeś. Na tych tutaj rampach, które masz, są różne boosty, jak na przykład nitro, czy coś w tym stylu, czy chociażby skok motorem, to się nitro, też podaje. Nitro, a i samu jest? Nie ma. Żarty. Ale teraz się wkopałeś chyba, wiesz? Tak uważasz? No. Dlaczego tak uważasz? Skupiłem się za bardzo, ale uderzyłem. O kurde, o nie! O fuck! Kurde, zrobiłeś to. O koleżko. I tam, gitara się ma. Oj! Przeżyłeś? Oczywiście, no. Wyhamowałem to. Ale było to ciężkie. Ja! Dobrze! Teraz użyłeś to, prawda? Dopalacz, dokładnie tak. Powiem ci, że jest to niesamowicie satysfakcjonujące. Kiedy jakby znika ci przeciwnik za plecami i go nie widzi. O fuck! A słyszysz po chwili ten słodki wybuch w słuchawce. 27 sekund mamy ogólnie, żeby to rozstrzygnąć. Potem będzie jest się zwężać. Będzie się zwężać, coś, tak? Tak. Okej, rozumiem. Ale tego nie, co jest? Zakamuj! No ty! Jakie to było złe. 1-0. Jakie to było złe. Bo idealnie na linii była znajdźka i tak sobie mówię, a to się podturlam po nią, no i tak fajnie. Właśnie tak to jest. Klawisz nie działał, wina gry. Dzięki, nie pozdrawiam, anulujemy ten tryb. Dobrze, moi kochani, robimy rewanż sobie na troszeczkę innej mapce, bo nie ukrywam, że tryb mi osobiście się bardzo spodobał. No i zobaczymy. Wynik też nam się bardzo podoba, przynajmniej. Mi się nie podoba wynik, uważam, że został oszukany. Brawo Tomek, król życia. Ja miałem to samo. Dobra, to patrz, jaka ta mapa jest ogromna, nie? Jest świetna, to prawda. Jest przeznaczona na bardzo dużą ilość graczy, ale się teraz skopałeś, kolego. Niekoniecznie. Ja! No co zrobiłeś teraz, co? Ale jump! Teraz jak spadniesz, to masz problem. Dobra, widzę właśnie, co się tam roztacza. No nie, serio, ale to jest hamowa. Czemu nie podskoczyło? Ej, miałem podskok, ale to jest do dupy ten podskok, bo podskoczyło mi na 3 cm. Aktywować spowolnienie, ciekawe. No nie, teraz spowolniłeś nas wszystkich, tak. I uwaga. To jest głupie. 5-0, proszę państwa. Cały czas robisz ten sam błąd, że jedziesz górą. Teraz musisz naprawdę jakoś przemanewrować, żeby nie skinął. Ty pierdalaj, dobrze. Moi drodzy, o ile zdarzyło mi się kilka razy zginąć, tak, teraz odrabiamy przewagę, do Kaliego. Głównie... dobra, spokojnie, koleżko. Głównie tutaj przewaga została zdobyta na tym, że nie wiedziałem, jak działają znajdźki, bo ja gram pierwszy raz i uczę się cały czas, więc musicie tutaj wybaczyć delikatnie. Mam nadzieję, że wybaczycie, moi kochani. 20 sekund, was do mnie. O, koleżko. O nie! O, ty! Ale ogarnięte. Jest!
Kurde, ty, ale jednego braknie, coś czuję. 7 sekund, nie zrobię coś. 7 sekund, to ty możesz, kolego, nie zrespić się. O, fuck, ale będzie groźne, nie? Nie zdążyłem cię zrobić. Co? Nie zdążyłem cię zrobić, okej. Jeden punkt przewagi, ładne. No to 2-0, kolego. No, ale powiem, po takiej walce przegrać to absolutnie żaden wstyd. Ej, stary, wcale nie powiedziałem, że... nie opowiadałem ci, o co chodzi w tym trybie, a powiedziałem na początku, że go nie grałem. Nie rozumiem. To dobrze, że nie rozumiem. Nie zrozumiałem. No to okej. Kacper, mam nadzieję, też nie zrozumiał. Ja już Nikolaj. Tu nic nie mówię, że coś grałem, bo znowu Kacper przemontuje i będzie... Proszę państwa, największy wyścig GTA, biggest stunt ramp. Największa rampa w GTA, jaka kiedykolwiek powstała. Za mało zakładów. O fuck, co no, tu jest? No tak mi się wydaje właśnie, że to w ten sposób będzie wyglądać. Ja nie bardzo mogę strzelać, wiesz? Nie, możesz strzelać? Nie, bo jeszcze nam broni nie włączyli. Włączyło, było, że broni włączone. Tak, dokładnie, tylko że... Backflip. O! Granaciki podrzucam. Kurde! Nie! Jesteś? W niedalekiej przyszłości. Czemu jesteś odwrócony w moim kierunku? babciu, dlaczego masz taką dużą wyrzutnię rakiet w ręce? Żeby cię lepiej namierzać. Raz, dwa, trzy. Dobry. O! Nie! No nie! Jest, dobrze! Trafiony. A te opony? Gnoju, no nie, wywaliło mnie. To samo zrobiłeś. Nie, moja postać wypadła z samochodu. Tak to się nie ma. Nie! To jest głupie. O pan, co się dzieje? Dobra, ja zrobię to sam. No co? Nie wypadłeś, kurde. Nie wypadłem. Na dodatek się zrespiłem. I obawiam się, że teraz to ja. Co ty narobiłeś? Nie, nie przebiłeś mnie. Przydało ci się wygrać ten wyścig, dlatego że będziesz miał jeszcze okazję zremisować dzisiejszy odcinek. To prawda. Można wyciąć cały wyścig i Kacper napisze na końcu, że Gimper wygrał, zmasakrował. Bo władza jest po mojej stronie, bo to ja płacę montażyście. Ale nie o to chodzi. Teraz jestem w takim tunelu tu gdzieś. Kurde, tak samo. Ale dobra, mam cię. Ja! Nie, co? Ale się... Ej, żyjesz? Ja pierdzielę. No nie! Nie zdążyłem przeładować. Jaki fart. Co to ma znaczyć? Ale mi samochód się zepsuł, nie wierzę. To nie wysiadło. Fuck you! O nie, tu trzeba wyskoczyć, tak. O, dobra, to gitara się. Przeskoczyłeś? Tak. Ja pierdolę, nie ma takiej opcji w ogóle, gościu. Rzucam granaty, żebyś sobie nie myślał. Cholera, ale to straciłem, Boże. Dobry strzał. Nie. Co ty robisz? Gimper, mordo. Ty głupia postacio. Wow! Jest! Nie wierzę. Ja się zamotałem, chociaż ty. A, czekaj. No nie! Dobrze, okej. Okay. Teraz! Nie! Nie! Co? Co? Czemu ci zaliczyło, a mnie? Wygrał. Co? No łapieś to! O Jezu! Bo przywaliłeś, stary, 3 cm wyżej ode mnie. I tobie zaliczyło, że skończyłeś, a mi nie zaliczyło nawet, że dojechałem, pomimo, że stuknąłem pierwszy. Tak szczerze, pierwszy. Nie chciałem wygrać tego wyścigu. Ja wiem, ja tak samo chciałem się pana pierdalać jeszcze. Yeah. No niestety. Dobrze. No dobra, moi drodzy, no to jeszcze honorowa. No dobra, moi drodzy, czas dzisiaj skosić paru cwaniaczków. I musimy zajumać traktor, tak. Dobra, okej. O to chodzi? Żeby po prostu... Kto pierwszy, ten lepszy chyba, ten traktor... Zdobądź Fieldmastera, mhm. Tylko czekaj, bo tutaj chyba farmerzy są agresywni, wiesz? Naprawdę? Ja tu widzę jeszcze inną ciekawą rzecz, ale nie wiem, czy ci o tym wspominać, chociaż pewnie o tym, wiesz? Mów, dalej. Nie będę mówił. Co robisz akurat, nie? Wchodzę, no, zobaczymy. Podjeżdżam z ciągnikiem. Cześć!
Czemu nie trafia? Dara, dzień dobry, 1-0. No to chyba kilka razy trzeba ten ciągnik przewieźć. Wiesz co? Plan był dobry, tylko wykonanie jest dosyć chujowe, bo stoję na wieży i dokładnie cię widzę jak na dłoni ze snajperką. Tylko problem jest taki, że to trzeba po prostu, ty pierwszy, ten lepszy, wiesz, to... to jest jedna rzecz, ale druga, że chyba ten ciągnik jest jakoś w miarę dobrze opancerzony. Zobacz, ci farmerzy nie są agresywni. Chociaż... Nie są agresywni, oni są kochani. Oni są to sól polskiej ziemi, absolutnie. I bardzo dobrze to o nich świadczy. Jak ty? Nie! Kurde! Lol. Ja już sobie jadę z ciągnikiem, tak? Dobrze, jedź sobie. Chociaż ty teraz wiesz, ty teraz możesz nadrobić, nie? No ja widzę cię, jak tam uciekasz tym ciągnikiem. Panie farmerze! Na wykopki, panie, chciałem, ale kuźwa. No właśnie, widzę. Obawiam się, że używanie słowa wykopki w dzisiejszych czasach jest bardzo ryzykowne, mój... mój dawno minecraftowy przyjacielu, fuck. No, co? Ale przeżyłeś! Oczywiście, że tak. No nie, dobrze! No mój, jest mój ciągnik! Jestem przy mojej bazie przynajmniej, zaraz tutaj sterylę. Powiem ci, że teraz kiedy mam ten ciągnik, to trochę włączył mi się taki słomiany zapał. Tak? Ej, nie, nie mam... Wynoga z mojej ziemi. Nie wiem jak ja to zrobię. Sabotaż jakiś tutaj. Sabotaż. O, jest... ciągnik jest czerwony teraz. Jak czerwony jest? Mhm. Czerwony jak cegła. Martwy jak kaluch za chwilę. Lol. Kur! Co? What the fuck, man? No nie, ściera cię na proch. Wyzwanie rolnicze, chociaż zobaczymy, no może już... Czas użyźnić z tobą glebę, lecę na ciebie. A furgonetka taka typowo kuźwa rolnicza. Tak, to prawda. Nie, z subgunem to ja dużo nie zdziałam, ale mam też lepszą broń. O nie! Jakby skoczył, nigdy mnie nie zabijesz. O fuck! Minuta 15 na to, żeby zremisować. A ja jestem przy twojej bazie, więc jest, wiesz, to wszystko może być możliwe. Rolnicy mają strasznie wywalone na nas, co my tu robimy. To prawda. Gdzie ten ciągnik? Aha, bo ty jeszcze nie dowiozłeś. 50 sekund, okej. Nie zrespił się teraz. Ej, kurde! To jakiś błąd musi być, ty, że się nie zrespił ciągnik. Dobra, to ja zbieram broń teraz i jadę do ciebie, 50 sekund. Ale chamsko, i przyjedziesz, ale to rozegrałeś dobrze, ty. Ja jedę, nie, no tego się nie spodziewałem. Ale z ciebie frajer. Jezu! Dobra, wracam. Wracam teraz, kurde, 20 sekund. O nie, ja teraz jestem bez tego. No ale... Wow! I'm done. Ale to było, ja pierdolę. Ale to było. Ale to było. O, ja to jest... Kacper, rzucasz to na początek odcinka, nie? No nie. I w tym momencie wszyscy zapomnieli o trzech punktach, które zdobyłem. Wszyscy absolutnie zapomnieli o wszystkim. Rolnicze disco, Odnalazłeś się w tym środowisku. Tak jest, to prawda, odnalazłem się. Wieś wyjdzie, człowiek wyjdzie ze wsi, wieś z człowieka nigdy. Ten odcinek jest na to najlepszym dowodem. Ranga 9. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy na kolejny odcinek GTA 5 u Kalucha. Już niedługo na jego kanale, także wbijajcie do niego na kanał, subskrybujcie. I tutaj też będzie więcej, więc jeżeli chcecie nie przegapić, to raz jeszcze sobie subskrybujcie i łapkujcie. Cześć!